strachy na lachy, smolasty czy bajm. Koncerty tych artystów przyciągnęły swego czasu na stadion przy Okrzei imponujące tłumy i trudno się dziwić. Występy topowych artystów w plenerze na darmowym koncercie to spora atrakcja. Ale często to, co darmowe, jest bardzo drogie. Organizacja koncertu, między innymi tego ostatniego na stadionie, który odbył się dwa dni przed wyborami, to był koszt prawie 400 tysięcy złotych. Także jest to znaczący koszt w skali budżetu, gdzie zadłużenie budżetu powiatu na chwilę obecną wynosi prawie 78 milionów złotych i tylko w ciągu ostatniego roku wzrosło o prawie 22%. A jak podkreślają urzędnicy starostwa, stadion nie jest profesjonalną estradą, a miejscem, w którym rekreacja ma się odbywać przede wszystkim przez sport. Jeżeli jest taka wola mieszkańców, stowarzyszeń, klubów, że chcieliby korzystać z obiektu, jak najbardziej mogą to robić i wprowadzać tak naprawdę swoje propozycje i imprezy na ten teren. Póki co przynajmniej napotkane osoby preferują zdecydowanie sportowo-rekreacyjny profil stadionu. Stadion jest w porządku, jest bardzo ładnie zaprojektowany, lecz powiem panu, za dużo jest trochę tego tartanu. Słabo piłka się odbija, nie? Ale tak to jest naprawdę bardzo ładnie zaprojektowane, nie? Strzelanie, no po prostu, jak przychodzę na piłkę, to umila mi to dzień. Są tu duże bramki, to jest okazja do poćwiczenia. Tym bardziej, że teraz zmieniamy format, gramy na większe bramki, to dobrze, że mamy możliwość tutaj do grania, potrenowania. Podoba mi się bardzo. Poza tym, że są większe bramki, ta murawa też tu ładnie wygląda i fajnie się tu gra. Na plac zabaw przyszliśmy pobawić się troszeczkę, bo w naszym otoczeniu nie ma. Stadion dla wszystkich mieszkańców jest otwarty codziennie od 7 do 21.30. W przypadku organizacji większych imprez konieczna jest zgoda zarządcy, czyli Pilskiego Młodzieżowego Domu Kultury. Cieszące się do tej pory sporym zainteresowaniem piknik militarny i dożynki, które do tej pory odbywały się na stadionie przy Okrzei, są niezagrożone. Ale tu, jak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, lokalizacja może ulec zmianie.